Nowy Sącz, położony w kotlinie sądeckiej u zbiegu Bystrego Dunajca i Kamienicy, rozpoczął VIII wiek swych dziejów. Jest jedynym ośrodkiem miejskim na terenie dawnego Królestwa Polskiego, założonym w 1292 roku. W tym akcie miasto otrzymało nazwę Sącz. Dla nowo założonego miasta przeznaczono północno-zachodnie tereny biskupiej wsi Kamienica, położonych na wysokim, nadrzecznym cyplu, miejscu do zbudowania miasta sposobnym. Miasto od swego zarania uzyskało średniowieczny, szachownicowy układ urbanistyczny, utworzony przez rynek, plac targowy i symetrycznie wybiegające z jego naroży ulice. Ukształtowanie terenu miasta narzuciło rodzaj jego obronnych fortyfikacji. Austriacy ustanowili dla miasta nowy herb, usuwając świętą Małgorzatę z jego tarczy. Wielki pożar miasta w 1894 roku strawił zachodnią jego część wraz z ratuszem. Strzeżone w nim przez wieki przywileje i nadania królewskie zetlały od żaru. Po pożarze odbudowane na zrębach gotyckich i renesansowych domy na obszarze miasta lokacyjnego i nowoczesne domy użyteczności publicznej, mieszkalne przy wydłużających się na osi północ-południe ulic, ukształtowały miasto. Rok 1945. Miasto znalazło się w nowych warunkach politycznych i ekonomicznych. Następuje odbudowa miasta ze zniszczeń wojennych. Przybywa mieszkańców. Wzniesione zostały nowe osiedla mieszkaniowe, szkoły, zakłady pracy. W 1987 roku na tarczę herbową powróciła nieobecna na niej przez 167 lat Święta Małgorzata. Wśród wielu szkół o różnym profilu nauczania Nowy Sącz posiada od 1992 roku Wyższą Szkołę Biznesu, zajmującą czołowe miejsce w kraju, oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową od 1998 roku. Okazały nowosądecki rynek o wymiarach 160 na 120 metrów, stanowiący 12. część miasta lokacyjnego w 1292 roku, wraz z wybiegającymi z niego pod kątem prostym 10 ulicami i z ich przecięciami, tworzy zabytkowy, średniowieczny, szachownicowy układ miasta. W najstarszych kamienicach widoczne są przejezdne sienie, charakterystyczne dla miast położonych przy traktach handlowych. Domy te posiadają klatki schodowe z świetlikami w formie latarni wyprowadzanych ponad ich dachy. Do jednej z najstarszych przyrynkowych kamienic należy dwuskrzydłowy dom z oficyną pod numerem 2. Posiada długą przejezdną sień, a w niej XVII-wieczne wejście do gotyckich piwnic. Na piętrze znajduje się galeria Marii Ritter, oddział muzeum w Nowym Sączu. Narożny dom numer 9 to XVII-wieczna okazała kupiecka kamienica, przekształcona w XIX wieku. Dzisiaj jest w całości własnością i siedzibą Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Beskid. Położona obok kamienica numer 10 była w XVII wieku własnością kupca Jerzego Tymowskiego, którego dwutomowy kupiecki diariusz z lat 1607-1631 jest nieocenionym dokumentem poznania życia ówczesnego sądeckiego mieszczaństwa. W sieni domu zachował się późnorenesansowy portal zwieńczony gzymsem. Jest na nim wyryta inskrypcja w języku łacińskim. Poznaj samego siebie, doskonałość jest jedynie cnotą. Kupiecki dom na narożniku rynku i ulicy Lwowskiej pod numerem 31, przekształcony w XVIII wieku, posiada przejezdną sień, a nad klatką schodową przechodzącą w czworobok ścian w kopułę ośmioboczną i takąż latarnię wyprowadzoną ponad dach. Ulica Jagiellońska, część dawnego traktu węgierskiego biegnącego przez miasto, jest najbardziej reprezentacyjną i najruchliwszą jego arterią. Obecną swą nazwę otrzymała w 1885 roku. Zmieniła też swój wygląd. Kiedyś z wieloma parterowymi domami stojącymi przy niej odbudowana została gmachami państwowymi i domami mieszkalnymi o dwu- i trzykondygnacyjnej wysokości w zwartej zabudowie, posiadającymi elektryczny, secesyjny i modernistyczny kształt fasad.
okazały budynek wystawiony w latach 1905-1906 dla kasy zaliczkowej pod numerem 8, zaprojektowany został z ściśniętym narożnikiem przygotowanym dla ustawienia tutaj monumentalnej rzeźby Władysława Jagiełły. Tablica pamiątkowa 500-lecia bitwy pod Grunwaldem usytuowana została poniżej pomnika w 1910 roku. O pierwszym ratuszu w Nowym Sączu zachowały się skąpe wiadomości. XV-wieczny usytuowany był nieopodal kościoła świętej Małgorzaty. Zwany był już wówczas starym ratuszem. Drugi ratusz wystawiło miasto w XV wieku na placu miejskim Targowym po północno-zachodniej stronie, jako że studnia stała po jego środku. Ratusz ten zniszczony został częściowo w czasie wielkiego pożaru miasta w dniu 19 czerwca 1611 roku. Nowy, odbudowany ratusz dotrwał do XIX wieku. Zmienił swój wygląd po 1834 i 1854 roku. Podczas przebudowy rynku w 1966 roku natrafiono na fundamenty tego XV-wiecznego ratusza. Płytę upamiętniającą istnienie tej budowli wbudowano w odtworzoną na powierzchni rynku na starych fundamentach część jego murów. 17 kwietnia 1894 roku nawiedził miasto groźny pożar, który wzgliszcza obrócił północno-zachodnią część miasta. Zniszczał w nim drugi w historii miasta ratusz. Nowy ratusz, siedziba władz miasta po dziś dzień, zbudowany został w stylu eklektycznym, naśladującym wielkie style epok minionych. W wystroju ratusza przeważa neorenesans i neobarok. Plany tego okazałego jednopiętrowego z wieżą zegarową gmachu wykonał architekt miejski Jan Peroś. Ratusz nie zmienił swego architektonicznego wyglądu od czasu budowy, której zakończenie wypadło na jesień 1897 roku. Wysuniętą przez front ratusza wieżę, usytuowaną po jego stronie wschodniej, nakrywa hełm kopułkowy, nad którym góruje maszt z godłem Polski, orłem. Mechanizm ratuszowego zegara sprowadzony został z Pragi czeskiej. Ganek strażniczy obiegający wieżę służył jeszcze do 1960 roku jako punkt obserwacyjny straży pożarnej. Monumentalna figura królowej Jadwigi z berłem Akademii Krakowskiej i wieńcem laurowym symbolizująca prowadzoną w XVIII wieku w Nowym Sączu kolonię akademicką przygotowującą młodzież męską do studiów na Alma Matri. Atlanty podtrzymujące balkon wieży i wymienione powyżej rzeźby to dzieło artysty rzeźbiarza Stanisława Wójcika, działającego twórczo w Nowym Sączu w latach 1897-1899. Umieszczony centralnie na frontonie wieży i w wielu dekoracjach wewnątrz ratusza herb z fragmentem bramy fortecznej z trzema basztami i rycerzem w jej przedświcie. Unieważniony został w 1987 roku, kiedy to miasto powróciło do swego historycznego herbu ze świętą Małgorzatą. Elewację ratusza obiega wokół na wysokości jednego piętra bogato dekorowany fryz nadokienny. Tworzą go herby miast, z którymi w ciągu wieków Nowy Sącz utrzymywał kontakty handlowe. Umieszczenie herbów polskich miast z warszawską syrenką na czele w czasach, kiedy Polski nie było na mapie Europy, wskazuje na polskiego ducha tych, którzy mieli wpływ na taki wyraz wznoszonej miejskiej budowli. Wiodąca do wnętrz ratusza reprezentacyjna klatka schodowa ozdobiona jest bogato skomponowaną dekoracją stiukową. W holu dolnym, w kartuszach herbowych, umieszczone są herb ziemi sądeckiej po stronie lewej, po stronie prawej herb świętej Małgorzaty, umieszczony oficjalnie na tarczy miasta w 1983 roku. Część pierwszego piętra zajmuje sala obrad, wzbudzająca podziw bogatym, historyzującym wystrojem architektonicznym. Sala posiada neorenesansowy, kasetonowy strop. Fryz podstropowy stanowi malarska dekoracja, której treść inspirowały ważne momenty z historii Nowego Sącza. Dekoracja ta wykonana została w 1911 roku, a jej autorstwo przypisuje się artyście malarzowi Franciszkowi Sycmanowi Karwosieckiemu.
Obraz w podstropowym fryzie przedstawia Kazimierza Wielkiego w asyście dostojników i sądeckich mieszczan, wydającego akt erekcyjny zamku Sandacz oraz scenę wmurowania kamienia węgielnego pod jego budowę. Tematem drugiego obrazu jest powitanie 14-letniej Jadwigi w dniu 2 października 1384 roku w Nowym Sączu, kiedy w asyście panów węgierskich i polskich podążała do Krakowa objąć tron Piastów. W trzecim obrazie malarz ukazał 4 synów Kazimierza Jagiellończyka: Władysława, Jana Olbrachta, Kazimierza i Aleksandra, przebywających w latach 1469-1470 na Zamku Sądeckim, pobierających tutaj nauki pod pieczą księdza Jana Długosza. Obraz przedstawia powitanie w murach miasta powracającego z odsieczy wiedeńskiej Jana III Sobieskiego, który w otoczeniu królowej Marii Kazimiery przejeżdżał przez Nowy Sącz 16 grudnia 1683 roku, zdążając do Krakowa. Supraporta nad wejściem do sali obrazuje zgodę. Na ścianach sali znajdują się malarskie wyobrażenia pieczęci miejskich i cechowych. Rysunek najstarszego z zachowanych odcinków pieczęci z 1323 roku oraz herb ziemi sądeckiej. XIV-wieczna pieczęć z symbolem smoka, częścią znaku herbowego miasta. Była to pieczęć sądu ławniczego. Odcisk pieczęci cechu szewczego z 1628 roku. Kopia obrazu z galerii drezdeńskiej Matki Boskiej Sykstyńskiej, wykonana przez malarza Stanisława Janowskiego i ofiarowana w 1913 roku przez ówczesnego burmistrza. Zwana jest Matką Bożą Magistracką. W sali stoją 2 piece zabytkowe, których kafle z wyciśniętymi na licu czerwonymi tarczami z białym orłem przetrwały czas okupacji niemieckiej pod prowizorycznymi tynkami. Po pełnym urządzeniu wnętrza ratusza jego gmach został uroczyście poświęcony 8 marca 1914 roku. W pierwszej połowie XIV stulecia Nowy Sącz opasany był murami miejskimi. Zwieńczone były krenelarzem i posiadały otwory strzelnicze. Po stronie wewnętrznej murów odsadzka stanowiła chodnik dla straży. Wysokość murów była różna, powodowana ukształtowaniem terenu. Mury wynosiły do 8 metrów wysokości i około 1,80 cm grubości, a w przedpiersiu ganku strażniczego 60-70 cm. Królewski zamek w Nowym Sączu wniesiony został w miejscu dworzyszcza z czasu lokacji miasta z fundacji Kazimierza Wielkiego w latach 1350-1360. W powiązaniu z murami miejskimi tworzył dobrze ufortyfikowany północno-zachodni narożnik miasta. Nie dotrwały do naszych czasów ani plany, ani w pełni zachowane mury zamku. Na przełomie XVIII i XIX wieku zostały rozebrane mury i baszty obronne miasta. W 1813 roku skrzydło zachodnie zamku w czasie wielkiej powodzi podmył Dunajec. Wraz z basztą osunęły się w jego nurty. W 1838 roku odbudowano północną część zamku, umieszczając w nim koszary i magazyny wojskowe. Sądeczani raz po raz podejmowali próby odbudowy zamku. Pierwsza była po odzyskaniu niepodległości w 1920 roku, następna w 1930. Zakończono odbudowę w 1938 roku otwarciem w jego murach Muzeum Ziemi Sądeckiej. Okupant niemiecki zmienił zamek w 1939 roku na koszary dla wojska, a cenne muzealne zbiory zmagazynował w jednym z pomieszczeń. W piwnicach i przy ziemiu zamku zgromadzono amunicję, której wybuch spowodował w dniu 17 stycznia 1945 roku wysadzenie zamku w powietrze, niszcząc tym samym jedną z najstarszych budowli zabytkowych miasta. W 1959 roku resztki murów zamku uporządkowano i zabezpieczono. Zrekonstruowano według planu z XVII wieku basztę kowalską. Bazylika Świętej Małgorzaty wybija się w pejzażu miasta pięknem swojej architektury. Dzieje tego kościoła łączą się ściśle z historią Nowego Sącza. Z nim wzrastał w świetności w wiekach XV i XVI, podupadał w wieku XVIII i początkach XIX wieku. Dźwigał się ze zniszczeń pod koniec XIX wieku.
Najstarszą wzmiankę o nim pozostawił król Wacław II Czeski w dokumencie z dnia 24 kwietnia 1303 roku, potwierdzającym patronat biskupów tej nazwy Kamienica. Miasto przyjęło do swej pieczęci patronkę kościoła, świętą Małgorzatę, pannę i męczenniczkę, ściętą około 275 roku za wiarę i oplecioną legendą o ujarzmieniu smoka piekielnego. Przekazem źródłowym o kościele jest akt erygowania w nim kolegiaty wydany przez kardynała Zbigniewa Oleśnickiego 4 października 1448 roku. Ciężkie czasy dla kolegiaty przyniósł okres zaborów przez Austrię południowych ziem Polski. Dekret zaborcy zamienił kolegiatę w probostwo. Ostatnie jej posiedzenie odbyło się 14 lipca 1791 roku. W latach 1804-1822 kościół poddano przebudowie. Do odnowienia kościoła przystąpiono w 1880 roku, zabezpieczając jego dach, odnawiając ołtarze. W okresie międzywojennym przeprowadzono ponowną renowację, starając się we wnętrzu kościoła zachować resztki zabytkowej architektury. Działania wojenne w styczniu 1945 roku uszkodziły górną kondygnację wieży północnej i lewą stronę ołtarza głównego. Kościół wymagał generalnego odnowienia, do którego przystąpiono w 1955 roku. Dom gotycki, zwany też kanonicznym, wzniesiony został na przełomie XV i XVI wieku w obrębie miasta lokacyjnego. Do końca XVIII wieku był własnością kolegiaty świętej Małgorzaty. Sprzedany po kasacie na rzecz skarbu zaborczej Austrii, przeszedł w ręce prywatne. Po II wojnie światowej przejęty przez państwo, poddany został kapitalnej renowacji. Od tej chwili służy jako siedziba muzeum, obecnie okręgowego w Nowym Sączu. Budynek zwrócony został na własność parafii świętej Małgorzaty 9 listopada 1993 roku, która na lat 30 pozostawiła go do dyspozycji muzeum. Muzeum w Nowym Sączu założone zostało w 1892 roku. Siedziba jego ustaliła się w 1938 roku w salach Zamku Sądeckiego. W roku 1400 mieszczanin krakowski Langseidel ufundował kościół pod wezwaniem Świętego Ducha i 11 tysięcy dziewic. Przy szpitalu, przytułku istniejącym na tym miejscu już z końcem XIV wieku. Król Władysław Jagiełło ufundował w 1410 roku przy kościele Świętego Ducha i przy szpitalu przytułku klasztor reguły Świętego Norberta. Przydał zakonnikom opiekę nad kościołem pod wezwaniem Świętego Ducha i nad szpitalem. Kościół jednonawowy w stylu gotyckim uległ zniszczeniu częściowemu podczas pożaru w 1611 roku. Na mocy cesarskiego nadania spustoszony klasztor i kościół objęli w 1831 roku ojcowie jezuici sprowadzeni do Nowego Sącza ze spalonego klasztoru w Tyńcu. W pożarze miasta w 1894 roku częściowo została zniszczona świątynia i klasztor. Po odbudowie kościół przybrał dzisiejszy wygląd. Na obszerny dziedziniec przykościelny prowadzą dwie kute w żelazie bramy w stylu barokowym z XVIII wieku. Po środku placu statua Matki Bożej z Dzieciątkiem z końca XIX wieku. Na dziedzińcu wybudowano ołtarz polowy oraz w arkadach wykonano w płaskorzeźbie 15 tajemnic różańcowych. W ołtarzu głównym neogotyckim, konserwowanym w 1891 roku, znajduje się jeden z najpiękniejszych maryjnych obrazów w Polsce, przedstawiający Matkę Boską Pocieszenia. Antepedium stanowi piękna płaskorzeźba w drewnie z 1893 roku, przedstawiająca Wieczerzę Pańską. Trzy ołtarze boczne mają kształt i wystrój zbliżony do siebie. Po stronie lewej ołtarz Świętego Krzyża, w którym znajduje się rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego. Po stronie prawej dwa bliźniacze ołtarze. W pierwszym z 1922 roku obraz Świętego Andrzeja Boboli, polskiego jezuity z XVII wieku, który zginął męczeńską śmiercią z rąk kozackich. Drugi obraz z 1928 roku Najświętszego Serca Pana Jezusa pochodzący z jezuickiego kościoła w Tarnopolu na Podolu, przywieziony tu w 1945 roku.
ambona ścienna neobarokowa z końca XIX wieku. Stacje Drogi Krzyżowej to olejne obrazy na płótnie sprowadzone z Wiednia w 1878 roku. Zespół poklasztorny ojców franciszkanów, w którym kościół posiadał wezwanie Narodzenia Najświętszej Marii Panny, powstał w 1297 roku z uposażenia Wacława II. Usytuowany w północno-zachodniej lokacyjnej przestrzeni miasta, stał przy murach obronnych i był jednym z elementów ich wzmocnienia. W 1622 roku Jan Doby Głowczowski ufundował kaplicę pod wezwaniem świętego Bernardyna jako wotum za szczęśliwy powrót z bitwy pod Chocimiem. W 1635 roku aptekarz sądecki Szymon Wolski wystawił kaplicę pod wezwaniem świętej Katarzyny. W latach 1654-1672 przekształcona została przez powiększenie z fundacji Konstantego Jacka Lubomirskiego, starosty sądeckiego, pierwotna kaplica Przemienienia Pańskiego, w której część odbierał już przed 1600 rokiem wizerunek Chrystusa. Kaplica otrzymała trójczłonowy układ w całościowej architektonicznej kompozycji barokowej. Środkową część nakryła zwieńczona latarnią kopuła ze stiłkową dekoracją wnętrza. Przeznaczeniem tej najbardziej okazałej kaplicy było służenie nadal jako miejsce kultu i miała zostać kaplicą grobową rodu. Kaplica ta bez większych zmian architektonicznych dotrwała do dzisiaj. Zabytkowy dom piętrowy zbudowany w pierwszej połowie XVII wieku, w rejestrze z 1650 roku zapisany został jako obejście marszałkowskie Lubomirskich. Zmienił właścicieli. Zniszczony był przez pożar w 1769 roku. W XVII wieku zwany był biskupówką. Dom posiada pięknie ukształtowane elewacje, w których 7 okien piętra ujętych jest w kamienne, uszate, z belkowaniem obramowania. W sieni na parterze okna ukształtowane są półkoliście. Parter i piętro użytkowane jest jako sala reprezentacyjna. Dom nakrywa czterospadowy dach, a posadowiony jest na głębokich, renesansowych piwnicach. Przystosowany został po odbudowie ówczesnego pawilonu na cele Biblioteki Wojewódzkiej noszącej imię Józefa Szujskiego. Kościół pod wezwaniem świętego Kazimierza, zwany kaplicą szkolną, parafialny, usytuowany jest w centrum miasta. Zbudowany został według projektu wybitnego architekta Teodora Talowskiego. Inicjatorem budowy kościoła dla młodzieży szkolnej w Nowym Sączu był profesor sądeckiego gimnazjum Ludwik Małecki. Ceglano-kamienny korpus kościoła wzniesiony został w stylu neogotyckim. Jest trójnawowy z transeptem, węższym od nawy prezbiterium, zamknięty trójbocznie z dwoma zakrystiami po bokach. Na łuku portalu głównego wzrok zatrzymuje pełna wymowy w symbolach ceramiczna mozaika z wizerunkiem Chrystusa. Inskrypcja głosi: Bogu na chwałę, młodzi na pożytek. Okna o ostrołukowatym kształcie i zróżnicowanej wielkości oświetlają kościół. Wszystkie posiadają kamienną dekorację masferkową z laskowaniem. Witraże do nich zaprojektował Stefan Matejko. Wykonała je w 1912 roku familia Żeleńskich w Krakowie. Bogata ornamentyka roślinna, płótna, fontanny z wodą życia podkreślają secesyjny styl polichromii. Ołtarz główny uchodzi za jedyny w Polsce w stylu secesji. Jego program jest wybitnie patriotyczny. Wzorowana na baroku środkowa część ołtarza z ciężkim gzymsem spartym na kolumnach zawierała od czasu jego wykonania w 1928 roku obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w królewskich koronach. Nawiązywała do ołtarza jasnogórskiego. Na skrzydłach bocznych, posiadających kształt tryptykowy, przedstawieni zostali święty Wojciech, święty Kazimierz, święta Kinga i święty Stanisław Biskup. Obrazy w skrzydłach tryptyku i obraz główny wykonał sam projektant ołtarza, profesor Jan Bukowski. Rzeźbę świętego Józefa do ołtarza bocznego po stronie lewej wykonał artysta rzeźbiarz Mieczysław Bogaczyk, sądeczanin. Prawy ołtarz boczny autorstwa Marii Ritter.
przedstawiają wizerunek Matki Bożej nieustającej pomocy w bocznych skrzydłach zwiastowanie i ofiarowanie. Wewnątrz i na zewnątrz świątyni znajdują się liczne tablice pamiątkowe i epitafijne. Sądeczanie pozostają z szacunkiem dla tych polskiego ducha, którzy do kościoła świętego Kazimierza przyjęli je i tych, którzy na tablicach utrwalili zasługujących na pamięć sądeczan bohaterów, sądeczan patriotów, zdarzenia historyczne. Budynek szkoły podstawowej imienia Adama Mickiewicza został wzniesiony w latach 1897-98 na miejscu Targowicy Drzewnej jako szkoła powszechna męska. Autorstwo projektu przypisuje się architektowi miejskiemu Janowi Perusiowi, twórcy projektu nowosądeckiego ratusza. Okazały ten neorenesansowy gmach wyróżnia się wśród innych w mieście bogatymi formami architektonicznymi i rzeźbiarskimi. Oddany został do użytku szkolnego 1 września 1898 roku. Kondygnacje dwóch fasad szkoły otrzymały podział szerokim fryzem sgrafowym z motywami arabeskowymi i kandelabrowymi, z gryfami, smokami i główkami aniołków, przerwanym wysuniętym ryzalitem wyznaczającym główną fasadę. W nim portal wejścia głównego zwieńczony jest trójkątnym szczytem, w którego polu widnieją herb miasta. Ponad portalem na konsoli ustawione jest popiersie Adama Mickiewicza, patrona szkoły. Nad oknami pierwszego piętra w bogato ornamentowych, przesklepionych konchą niszach umieszczone zostały popiersia znamienitych Polaków, których przykład winien formować świadomość o dawnej potędze polowej. Szereg popiersi rozpoczyna Jan Matejko. Po nim następują Aleksander Fredro, Józef Ignacy Kraszewski, Juliusz Słowacki, ksiądz Augustyn Kordecki, Zygmunt Krasiński, Joachim Lelewel, ksiądz Hugo Kołłątaj i Adam Naruszewicz. W 1885 roku Rada Miejska przystąpiła do utworzenia przy ulicy Jagiellońskiej ogrodu miejskiego. Z budżetu miasta wydatkowano kwoty na nasadzenie drzew, urządzenie kolistych gazonów, alejek oraz opłacenie ogrodnika. Park nosił miano Tadeusza Kościuszki. Ogród miejski powiększony został o obok leżący ogród z aleją Sosny Wejmutki. Do dzisiaj zachowało się z tego pierwszego założenia parkowego kilka drzew pomników przyrody. Jest między nimi Dąb Wolności. Sądeczanie, biorąc udział w I wojnie światowej dla zaznaczenia końca niewoli, w zaborze austriackim posadzili uroczyście na plantach miejskich dąb, nadając mu miano Dęba Wolności. Z inspiracji i staraniem zegarmistrza Henryka Dobrzańskiego, miłośnika i opiekuna sądeckich zabytków, znawcy historii miasta, rzemieślnicy sądeccy położyli uroczyście w dniu 11 listopada 1988 roku przy Dębie Wolności głaz upamiętniający 70-lecie odzyskanie wolności przez Polskę. Pomnik Adama Mickiewicza w Nowym Sączu. Pierwszy pomnik, wykonany na zlecenie patriotów sądeckich przez artystę rzeźbiarza Stanisława Wójcika, odsłonięty na stulecie urodzin wieszcza w 1898 roku, stał pośrodku plant miejskich. Usunięty został przez hitlerowców. Na 670-lecie lokalizacji Nowego Sącza nowy pomnik Adama Mickiewicza odkuł w granicie według projektu profesora Jerzego Bandury artysta rzeźbiarz Mieczysław Bogaczyk. Pomnik ufundowany został przez społeczeństwo sądeckie. Odsłonięcie nastąpiło we wrześniu 1962 roku. Kaplica pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny na Starym Cmentarzu. Do 1955 roku nosiła wezwanie Świętego Mikołaja. Tradycja tego wezwania sięga początków XV wieku. Umiejscowienie cmentarza przy tej kaplicy jest wynikiem wydanego przez zaborcze władze austriackie w 1784 roku zakazu grzebania zmarłych na terenach przykościelnych w miastach i wsiach. Cmentarz przy kościółku Świętego Mikołaja, spalony w XVII wieku, został cmentarzem miejskim w 1785 roku. Czynny był do 1885 roku. Nosi odtąd miano Starego Cmentarza.
przez wieki kładły się w tę ziemię cmentarną pokolenia sądeczan, by być fundamentem dla następnych. Z dawnych XIX-wiecznych pomników nagrobkowych niewiele się zachowało. Poszczególne z istniejących poddane zostały konserwacji. Prace przy zabezpieczeniu innych są w toku. W latach 1927-33 cmentarz został uporządkowany i pomniejszony o teren wydzielony pod jezdnię, ulicy oraz plac pod budowę domu strzeleckiego imienia generała Bronisława Pirackiego. Część cmentarza od strony Alei Wolności została po 1945 roku przeznaczona na cmentarz zasłużonych. Jest miejscem pogrzebania prochów rodaków rozstrzelanych w Nowym Sączu i okolicy. We wspólnej mogile na tym cmentarzu złożono po 1945 roku szczątki bohaterów ekshumowane z miejsc straceń w Nowym Sączu, Biegonicach, Olszanie, Rdziostowie, Młodowie, Męcinie, Kłodnym. Dnia 3 października 1954 roku odsłonięty został tu pomnik mauzoleum Matka opłakująca boleściwie śmierć niewinnie pomordowanych, wzniesiony ku czci i wiecznej pamięci ofiar terroru hitlerowskiego. Autorką rzeźby jest Janina Reichert-Todt. W cokole pomnika złożone są urny z prochami z miejsc straceń, obozów koncentracyjnych, z pól bitewnych. Przed pomnikiem sądeckiej piety znajduje się płyta nieznanego żołnierza II wojny światowej. Sądeczanie z kręgu harcerstwa Rzeczpospolitej zasadzili na cmentarzu w 1948 roku 12 jesionów, żywych pomników miejsc straceń z lat okupacji niemieckiej. Usytuowane przy kolonii kolejowej starej kolonii kościół, a wcześniej kaplica, zostały zaprojektowane przez wybitnego architekta krakowskiego Teodora Talowskiego. Pierwotną kaplicę, zaprojektowaną w 1895 roku, wybudowano w latach 1897-1899 w stylu neogotyckim. Swój obecny wygląd kościół uzyskał w czasie przebudowy w 1931 roku. Należał do serii tych budowli, które podkreślały 50-lecie panowania austriackiego cesarza Franciszka Józefa I, tragiczną śmierć jego żony, cesarzowej Elżbiety. Neogotyk wnętrza kościoła zaznaczony jest w ostrołkowych gurtach arkad, masferków, kształcie kamiennych masferków okiennych, w gwieździstym sklepieniu na skrzyżowaniu naw. Z pierwszego neogotyckiego wyposażenia wnętrza zachowały się okazałe instrumenty organowe z ruchomymi figurami grających aniołów oraz dwa ołtarze boczne i ambona z 1900 roku. Na frontonie wieży swym ogromem wybija się kamienny krucyfiks. Do 1970 roku jego uzupełnieniem była kuta w piaskowcu figura Chrystusa, której autorem był artysta rzeźbiarz Stanisław Wójcik. Nieopodal kościoła, w jego obejściu, usytuowana jest sztucznie usypanym kopcu figura Chrystusa dźwigającego krzyż. Ufundowali ją sądeccy kolejarze w podzięce za uratowanie miasta w 1914 roku z rosyjskiej opresji. Dworzec PKP jest drugim budynkiem stacyjnym w Nowym Sączu. Obecny gmach dworca kolejowego wzniesiony został z cegły w latach 1908-1909. Secesyjna jego wydłużona parterowa sylwetka jest podzielona trzema piętrowymi pawilonami, z których środkowy, stanowiący główne wejście dworcowe, zwieńczony jest łamanym dachem. Elewacja frontowa dworca zdobiona jest sztukaterią związaną tematycznie z emblematyką kolejową. Dworzec PKP jest architektonicznym zamknięciem biegnących ku niemu w linii prostej Alei Wolności i Stefana Batorego. Od strony peronów zachowało się pulpitowe zadaszenie wsparte na ozdobnych, żeliwnych słupach. W holu dworcowym widoczna jest tablica z brązu, upamiętniająca więźniów narodowości polskiej i żydowskiej, którzy przechodzili przez ten dworzec i odjeżdżali z niego ku niewiadomej stacji życia. Sądecki skansen, jeden z największych w Polsce, rozłożony na 20-hektarowym, pagórkowatym terenie w podmiejskiej dzielnicy Falkowa. Założony został w 1969 roku.
gromadzi i prezentuje w interesujący sposób zabytki drewnianej architektury wiejskiej i tradycyjnej kultury ludowej grup etnograficznych zamieszkałych w historycznych granicach Sądeczyzny, Pogórzan Sądeckich, Lachów Sądeckich, Górali Łąckich, Łemków z zachodnich terenów ich zamieszkania. Przedstawiona jest także grupa karpackich cyganów osiadłych. Drewniane domy, stajnie, spichlerze kryte słomą, gontem, czasem dachówką. Większość chałup i budynków gospodarczych jest wyposażona w tradycyjne meble, sprzęty, naczynia, obrazy, narzędzia pracy. Oprócz budownictwa wiejskiego w skansenie postawiony jest XVII-wieczny drewniany dwór szlachecki wraz z folwarkiem. Na terenie parku przeniesiona jest grecko-katolicka cerkiew łemkowska z Czarnego z 1789 roku. Stanął tutaj też zabytkowy kościół rzymskokatolicki z XVIII wieku z Łososiny Dolnej i Jakubowic. Odwiedzając skansen możemy poznać życie wsi galicyjskiej, poczuć jej atmosferę. Na co widzicie, bo złote wysycia na gorsycie.